Panie profesorze, ja i moja koleżanka bardzo ostatnio interesujemy się językiem śląskim. Tak. No właśnie, językiem podają różne określenia. Dialekt, gwara, język. I po prostu jesteśmy ciekawe, które określenie jest najbardziej odpowiednie. Czym tak naprawdę jest śląski? Panie kochane, ja to już mówię po raz 555. Jest to odmiana dialektalna języka polskiego. Bardzo charakterystyczna, bardzo wyrazista. Można by powiedzieć, że wszystkich dialektów polskich najlepiej słyszana, jeszcze nawet na ulicach wielkich miast typu Katowice, Chorzów czy Ruda Śląska. Ale powtarzam to już za klasykami polskiego językoznawstwa. Nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego czy dialektu małopolskiego. Więc gdybym miał powiedzieć, że to jest odrębny język śląski, to tak jakbym miał powiedzieć, że 2 razy 2 jest czasem 5. Nie, 2 razy 2 jest zawsze 4 i polszczyzna śląska, śląska ojczyzna, polszczyzna, tytuł mojej rubryki w katowickim miesięczniku Śląsk. Jest to archaiczna, bardzo archaiczna, regionalna odmiana języka polskiego. I tego zdania ja do śmierci nie zmienię. To jest dla mnie oczywiste.